Zbawiająca wiara. Tak, jest coś takiego jak wiara niezbawiająca i wiara zbawiająca. Czym jest zbawiająca wiara? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzisz i przeświadczeniem o tym, czego się spodziewasz. Wiara jest aktem własności tego, czego nie widzisz. Pewien żeglarz zaginął na pełnym morzu. Była burza i było ciemno. Żeglarz wezwał pomoc. Jego pozycję na radarze zauważył nawigator wojskowy, który nawiązał z nim łączność. Nawigator podawał żeglarzowi wskazówki, jak ma płynąć i doprowadził żeglarza do bezpiecznego miejsca. Żeglarz nie widział swego ratownika. Przez kanał łączności rozmawiał ze swoim, w cudzysłowie, niewidzialnym przyjacielem. Otrzymywał od niego wskazówki, bez możliwości oceny, czy są to dobre rady. Zaufał mu i nie ufał sobie. Uwierzył w otrzymywane wskazówki i wyżej je cenił niż swoje własne oceny. Przestał kierować się własnym rozumem, a w pełni uwierzył rozumowi nawigatora. Bez tego żeglarz nie mógłby być uratowany. Wiara jest podstawowym składnikiem życia, takim, bez którego nie możemy się obejść. Dużo się o niej mówi, jest mało rozumiana, jest prosta, a jednak głęboka, dostępna dla wszystkich, ale mało używana. Mieć wiarę oznacza zaufać, oprzeć się na kimś lub polegać na kimś lub na czymś. W sferze życia chrześcijańskiego mieć wiarę w Pana Jezusa Chrystusa oznacza uwierzyć w Niego, polegać na Nim, w zbawieniu wiecznym. Wiara w Jezusa Chrystusa oznacza, że bez Niego nie ma przebaczenia grzechów ani życia wiecznego. Tak więc, aby otrzymać przebaczenie grzechów i mieć życie wieczne, ludzie muszą odłożyć swoje dobre uczynki, które nie mogą pomóc im w zapewnieniu przebaczenia grzechów i pozyskaniu życia wiecznego. Biblia w liście do Efezjan, 2 rozdział od 8 do 9 uczy: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Wiara w Jezusa Chrystusa dla wiecznego zbawienia, porzucając wszystko, ufam Mu. Porzucenie, odłożenie na bok moich ludzkich wysiłków i mądrości, uświadomienie sobie, że nie mogą one pomóc, a jedynie przeszkodzić Bożej ofercie przebaczenia grzechów i życia wiecznego. Wszystko, cokolwiek mając, całkowicie wyrzekam się mojej dumy, wysiłków i pragnień. Ja, nikt inny nie może tego za mnie zrobić. To musi być mój wybór, moja odpowiedzialność i muszę to zrobić sam za siebie. Zaufanie, pokładanie mojego całkowitego zaufania lub zaangażowania i On, Jezus Chrystus, wieczny Syn Boży, jedyny, który choć niewinny i doskonały, umarł na krzyżu Golgoty jako ten, który poniósł moją winę, mój zastępca, aby zadośćuczynić żądaniom świętego Boga. Jezus zapłacił za wszystkie grzechy. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w Jego ustach. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Tak uczy pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 22 do 24 wersetu. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków
abyśmy mogli służyć Bogu żywemu, jak mówi list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. Obecnie pojawił się Pan Jezus Chrystus. On, Pan Jezus Chrystus, jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Tak uczy nas Słowo Boże zapisane w Hebrajczyków 9 rozdział 26 werset. Wiara to absolutny, niezbędny składnik zbawienia wiecznego, bez którego nie może być zbawienia. List do Rzymian 3 rozdział 28 werset uczy nas, mówi nam, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków. Tak, oznacza to, że wierzący grzesznik zostaje uznany za wolnego od kary za grzech. Wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki, jak opisuje to objawienie 20 rozdział 15 werset i 21 rozdział 8 werset, jest naturalną konsekwencją grzeszenia. Każdy grzesznik, który nie znajdzie się w Chrystusie, znajdzie się w jeziorze ognia i siarki. Kiedy grzesznik przestaje polegać na własnych zasługach dla zbawienia i opiera swoją wiarę na Jezusie Chrystusie, to wtedy jest zbawiony. A teraz, mój drogi słuchaczu, mój przyjacielu, czy dziś, rozumiejąc przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, pokładając swoją wiarę tylko w Nim? Tylko On. Tylko On może przebaczyć grzechy i uchronić cię od wiecznego potępienia. Tylko Pan Jezus Chrystus jest zdolny na zawsze cię zbawić. Bóg ofiarowuje ci dar życia wiecznego. Przez wiarę przyjmij go. Zaufaj Jezusowi i przestań ufać sobie. Uwierz Jezusowi, a przestań wierzyć sobie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a przestań wierzyć w siebie. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną ci karą piekła wiecznego. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak uczy nas fragment Słowa Bożego zapisany w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 12 werset. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierzyli, abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 31 werset.